Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj Astra, Jotka. Co tutaj dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj nie będziemy wymieniać tutaj tarcz ani klocków, tylko dzisiaj postanowiliśmy w tym akurat konkretnym przypadku tarczę przetoczyć. Tarcza jest gruba, można powiedzieć, że nie tak dawno zakładana z tego co widziałem. Osobą jeździ starsza osoba, która bardzo rzadko używa samochodu. Tutaj widać, że też układ hamulcowy jest dosyć zadbany, ponieważ ktoś tutaj nawet oczyścił zacisk, przelakierował. Tak samo jarzmo. Jarzmo było przed montażem tych tarcz i klocków wylakierowane. Wiadomo, tutaj ktoś swoimi domowymi sposobami, ale jest to zrobione w porządku. Natomiast przez to, że auto bardzo mało jeździło, tarczę pokryła korozja i jeżeli tą korozję się rozjeżdżało, no gdzieś tam podeszła tarcza i pokrzywiło, delikatnie były wyczuwalne podczas jazdy wibracje przy hamowaniu. Tutaj oddaliśmy do naszego tokarza, który takie tarcze tego typu innego bardzo dobrze to trzyma, bardzo duże doświadczenie, bo chyba 40 lat doświadczenia, to jest starsza osoba i też zawsze delikatnie nam tutaj podbiera od wewnątrz i od zewnątrz tutaj te ranty górne i tak samo przylżnie, która przylega do piasty, tak samo ją toczy. O tą przylżnię chodzi, ona jest przytoczona i tarcza z obu stron. My teraz doczyścimy piasty, doczyścimy tutaj od wewnątrz zacisk. Tutaj, gdzie te blaszki pracują, tak samo to poczyścimy, wymienimy smary na nowe i będziemy zakładać tarczę po przetoczeniu. Tutaj Wam jeszcze pokażę piastę. Popatrzcie, jak tu dziwnie skorodowała, aż grubo. Widać tutaj właściciel, jak sobie wymieniał sam te tarcze, też na pewno czyścił. Natomiast bardzo dziwna taka korozja punktowa i tak dosyć grubo i ostro wystaje. No nic, doczyścimy to wszystko i tutaj i co? I założymy bez smarowania tej powierzchni, bo nieraz się ktoś z Was pyta. Tutaj też się pytacie często, czy smarujemy. Tutaj delikatnie na końcówkach klocków dajemy. Wielu z Was nie daje, wielu z Was daje. Różne są Wasze tam doświadczenia z tym smarem. Zawsze powtarzam, tutaj przy hamulcach jak najmniej smaru. Wiadomo, nieraz lepiej w ogóle nie dać, jak ktoś ma przesadzić. A tej powierzchni też nie smarujemy. Chociaż bardzo w wielu przypadkach nowe samochody, które przychodzą, też mają tutaj taką pastą zabezpieczoną tą powierzchnię. Tutaj też wiele się o to rozchodzi, że jeżeli ktoś da tutaj ten smar, a na przykład położy tak zacisk jak ja teraz i dopiero zacznie, najpierw sobie wyczyści, wysmaruje, a potem zacznie zacisk czyścić, to żeby nie dostała się tutaj żadne okruszki czy metalu, czy piachu, żeby ta tarcza dolegała maksymalnie możliwie do piasty bez żadnych tutaj zewnętrznych ciał typu, właśnie tak jak mówiłem, piach, typu korozja z czyszczenia. Tutaj z drugiej strony mamy ciekawą sytuację, bo myślałem, że tutaj to jest smar, posmarowana ta piasta, natomiast jak zacząłem czyścić, to tutaj okazuje się, że ktoś przed montażem polakierował piastę i ten lakier chyba zaczął się topić, bo to jest takie spieczone wszystko i powstały takie właśnie wybrzuszenia. I tutaj też nie zalecam lakierowania piast, tym bardziej lakierowania jakimiś farbami zwykłymi, nietemperaturowymi. Ogólnie tutaj nie lakierujemy i nie smarujemy. Tutaj ciężko teraz tą powierzchnię doczyścić. Widzicie, jak to jest grubo tej farby. O, widać, jak tutaj zacząłem czyścić, ile tutaj między tymi warstw powierzchnią już do powierzchni, między powierzchnią właściwą, a lakierowaną, jaka jest grubość tej farby. Aż tutaj zaczął się wylewać i podchodzić pod tarczę.
No nic, ja biorę się do czyszczenia i zaraz pokażę Wam, jak przygotować jarzmo, jak je wyczyścić. Piasty mamy poczyszczone. Tutaj taka ciekawostka, powiem Wam, że tam okazała się ta piasta lakierowana i doczyścić ten lakier, no to powiem szczerze, że bardzo ciężki temat, także nie lakierujcie. Spotkałem się z tym pierwszy raz, żeby ktoś piastę wylakierował. No ale zdarzają się takie różne dziwne przypadki. I teraz tak, tutaj demontujemy te blaszki. Te powierzchnie przy tych blaszkach od tej, jak i od tej strony będziemy czyścić. Powierzchnie pod blaszkami wyczyścimy. Tak samo tutaj musimy to wszystko odpylić. Te powierzchnie czyścimy. I tak, no ja będę używał tutaj na wiertarce będę używał tego włosia murzyna. Tutaj mi wszystko idealnie doczyści. Fajne dojście jest. I jeszcze tym będę czyścił. Tutaj pan malował sobie zaciski. Zaciski i jarzma. Tutaj też jest wymalowany element. Ten element też musimy doczyścić. Doczyścić musimy do zera. I też będę czyścił tym. Jeżeli nie macie takiego włosia murzyna, warto zastosować jakikolwiek pilnik. Tutaj tego typu pilnik i te powierzchnie wtedy tutaj pilnikiem czyścimy. Wiadomo, to jest proces bardziej czasochłonny, ale też to możemy wszystko wyczyścić. I też pamiętajcie, że jak będziecie czyścić, to nie czyścimy, jak już widzicie, goły metal, ten taką warstwę z korozji zdartą, nie czyścimy głębiej, też żeby nie było tutaj za dużego luzu. To ma być tylko oczyszczone z tej powstałej korozji. No a cały za tutaj jarzmo jest akurat lakierowane, więc go tylko przetrę, przeczyszczę, a tutaj, gdzie lakieru nie ma, odpylimy te powierzchnie. I oczywiście zdemontujemy gumki. Tutaj ten smar wytrzemy, tam do środka wlejemy zmywacza, tą powierzchnię oczyścimy, wypłukamy i damy tutaj nowy smar. Też mi się tutaj wydaje, że tutaj chyba jest smar jakiś zastosowany, nie ten co powinien być, bo tak jakby do przegubów smar. My zastosujemy tutaj typowo do prowadniczek, nie wiem, może jest dobry, nie wiem, ciężko mi stwierdzić. Ale zastosujemy smar do prowadniczek. Także ja biorę się za czyszczenie. No i później to wszystko składamy. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam.